świeżą kolendrę, papryczki chili oraz czosnek, siekam. Czerwoną cebulę oraz obrane ze skórki pomidory kroimy w kostkę. Ziarna sezamu, kolendry oraz goździki rozdrabniamy za pomocą moździerza. Do malaksera dodajemy pomidory, posiekaną cebulę, czosnek, papryczki chili, mielone migdały, zmiażdżone w moździerzu sezam, kolendrę i goździki. Słodką paprykę, sos z limonki. Wszystko doprawiamy solą i pieprzem. Dodajemy szczyptę cynamonu i miksujemy. Następnie przelewamy wszystko do rondelka i gotujemy około 15 minut. Na 5 minut przed końcem gotowania dodajemy troszkę kminu. Oraz startą gorzką czekoladę. Na patelni rozgrzewamy niewielką ilość oleju. Następnie podgrzewamy placki tortilla z dwóch stron po około 5 sekund. Następnie zanurzamy w mole. I układamy na talerzu. I tak po kolei, układając jedna na drugą. Następnie placki posypujemy żółtym serem. Zawijamy w rulonik. I układamy w naczyniu żaroodpornym. Wszystko smarujemy pozostałym sosem. Posypujemy resztą startego sera. I wstawiamy do rozgrzanego na 190 stopni piekarnika na jakieś 15 minut, aż ser w środku nam się rozpuści. I gotowe! Smacznego!